Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj przepis na absolutnie przepyszną zapiekankę makaronową. Polecam, jest to najsmaczniejsza zapiekanka, jaką jadłam. Do przygotowania tej przepysznej potrawy potrzebne będą filet z kurczaka, makaron, cebula, czosnek, papryka, brokuł, ser feta, ser żółty, jogurt grecki, majonez, musztarda, przyprawa do gyrosa lub kebaba, olej do smażenia, pieprz i sól. Zaczynamy od przygotowania mięsa. Umyte i osuszone filety z kurczaka przecinamy wzdłuż na dwa plastry. A następnie kroimy w kostkę. Ilość mięsa może być dowolna, 2 lub 3 połówki filetów. Pokrojone mięso przekładamy do miski. Wlewamy 2 łyżki oliwy z oliwek lub oleju. Wsypujemy 3-4 łyżki stołowe ulubionej przyprawy. Najlepiej do gyrosa lub kebaba. I mięso dokładnie mieszamy z przyprawą. Zamarynowanego kurczaka odstawiamy do lodówki na co najmniej pół godziny. W tym czasie przygotowujemy pozostałe składniki. 1 lub 2 cebule kroimy w kostkę. Następnie pół dużej papryki lub 1 małą również kroimy w kostkę. Na patelnię wlewamy odrobinę oleju i na rozgrzany tłuszcz kładziemy pokrojoną cebulę. Przekładamy również pokrojoną paprykę. Całość solimy. Smażymy krótko, tylko do zeszklenia cebuli. Następnie gotujemy makaron. Do garnka z wrzącą wodą wsypujemy makaron i gotujemy, jednak o 1-2 minuty krócej niż przewiduje przepis na opakowaniu. Makaron oczywiście gotujemy w osolonej wodzie. Makaron może być dowolny. Ugotowany i odcedzony makaron przekładamy do naczynia żaroodpornego. Na makaron kładziemy podsmażoną cebulę i paprykę i mieszamy z makaronem. Następnie ser typu feta dzielimy na 2 części i makaron posypujemy połową pokruszonego lub pokrojonego w kostkę sera feta. Zamarynowanego kurczaka przekładamy na suchą patelnię. I przez 3-4 minuty podsmażamy na dużym ogniu, co chwilę mieszając. Mięso smażymy krótko, tak aby się podsmażyło tylko z zewnątrz. Dzięki temu będzie później soczyste i bardzo mięciutkie. Podsmażone ze wszystkich stron mięso kładziemy na makaron z fetą. Mięso lekko dociskamy i zapiekankę na chwilę odstawiamy. I przygotowujemy sos.
Do miseczki kładziemy 200-300 ml jogurtu greckiego, dodajemy jedną kopiastą łyżkę majonezu, jedną łyżeczkę musztardy i 2-3 duże ząbki czosnku. Czosnek ścieramy na tarce lub przeciskamy przez praskę. Wsypujemy sól i pieprz do smaku. Całość dokładnie mieszamy i sos jest gotowy. Następnie do garnka z gotującą się wodą wsypujemy różyczki brokuła. Wielkość różyczek jest dowolna, można je później pokroić drobniej. Brokuł gotujemy krótko, tylko około 4 minut. Ugotowane i odsączone różyczki brokuła rozkładamy równomiernie na zapiekance. Brokuł równomiernie posypujemy pozostałym serem feta i zapiekankę polewamy przygotowanym sosem po całej powierzchni. Gotowe danie wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 185 stopni. Pieczemy około 30-40 minut, grzanie góra-dół. Pod koniec pieczenia posypujemy startym serem i ponownie wstawiamy do piekarnika, jeszcze na około 5-10 minut. Gorąco polecam, jest to najsmaczniejsza zapiekanka, jaką jadłam. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!